Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagramy w Prince of Persia Piaski Czasu. Dobra, moi drodzy, ruszamy dalej, mamy skrawek życia, jak pamiętacie, to jest bardzo, bardzo niedobre, ale to jest chyba woda. Dobra, na całe szczęście, ja pierdzielę, przyjechałem miał biegać z takim skrawkiem zdrowia, to na strzał bym był wszędzie i na wszystkich. Dobra, tu nic w sumie nie ma, także możemy ruszać dalej. O kurde, skakanie na linę od razu, Dobra, okej, rozumiem. Trzeba się rozbujać, wcisnąć linę. Albo nie? Jak to działa? Nie, no tak to nie. Moment. Tak tego nie robimy. Chwila. Chyba, że czekajcie, może ja muszę... Jeszcze niżej, nie, niżej już nie zejdę. No dobra. Aha, bo w ogóle są dwa guziki, jaka faza. Ja dopiero teraz zauważyłem. A co robi ten drugi? Nie mam pojęcia. Tylko wiecie, to tak się zastanawiam, dlaczego? Bo jak ja mam to zrobić właściwie, bo bujam się na tej linie. I w sensie co, ja muszę to wcisnąć i przeskoczyć z tej liny od razu? W sensie, no bo zobaczcie, księciuniu tak guzikami nie wciśnie. Tak, dobra. Tylko wcześniej to nie działało, cholera wie czemu. Kurde, obróć się księciuniu, bo czasu nie ma. Dobra, podejrzewam, że ten guzik jest na czas, dobra, jesteśmy, okej. Dobra, także mamy to, lecimy kolejny etap, kurde, ale powiem wam czasami naprawdę, no ta gra jest trudna, nie zapamiętałem jej aż takiej trudnej. Nie wiem, może ja kiedyś lepiej grałem, jednak ani gorzej, jak mi się zawsze wydawało, a już cholera wie w sumie. Dobra, co ja tu muszę zrobić, bo tak, mamy wajchę, mamy guzik, który, co robi ten guzik? On mi otwiera tutaj platformę. Dobra. A to co mi robi? Zaraz zobaczymy. O ja cię szpitolesz. To nieźle. Ja muszę aż taką trasę przejść. No jak się ci mi poczaje, złap to. Okej. O nie. O kurde. Moment, gdzie jest ta pułapka? Ja pierdzielę. No nie, moment. Ja nie ogarniam życia w tej grze, naprawdę. Wiecie co, czy ja dam radę się cofnąć aż tam, gdzie bardzo dużo zdrowia miałem, w sensie full? Zobaczymy. Ogarniemy to jeszcze raz za chwilę, bo coś mi tu nie idzie. Moment. Dobra, dało radę się cofnąć, okej. Tylko teraz tak, poczekamy sobie aż ten most mi się zamknie. I sobie za chwilę znowu wciśniemy ten guzik. Tylko jak to przeskoczyć, kurde? Ja muszę jakoś tak przebiec, żeby to chyba było za mną, a nie przede mną, to przede wszystkim. Dobra, zaraz się powinien skitać ten mostek chyba. Dokładnie, dobra. Okej. Kurde, jak to zrobić? Dobra. No jest. Jakie to jest kuźwa irytujące, no halo, cofaj się. Pierdziele. Moment, nie tak, nie tak. Chwila. Zaraz to ogarniemy, jak ja lamię w tą grę, to po prostu niepojęte to jest. Dobra, cofnijmy się jeszcze. Okej. Moment. Chwila, chwila, chwila. Na spokojnie. Dobra. Okej. Teraz moment, musimy tu przebiec po ścianie. Dobra, teraz. Okej, pięknie. Dawaj, księciuniu. Fara! Okej, okay, chyba się udało. Tu jestem! Spoko, Fara, zaraz cię znajdziemy. Nie, no ale ja lamię w tą grę strasznie. Wow! Jak mi wyskoczył! Tego się nie spodziewałem. Dobra, to lecimy z walką, moi drodzy, w takim razie od razu. Na start. No już do ciebie idę, Fara, spokojnie, tam zluzuj bagietę czy coś, nie, zaraz będę. No nie, nie, tylko nie ten Andrzej. Dobra. Andrzej się chyba zaciął generalnie. To dobrze. Dobra, dobra, ten mnie raz dziabną, to już mnie nie dziabnie, możemy tego wziąć od razu na pochybel. Okej. Kurde, księciu, przeskocz go. Dobra, poszło. Okej, chyba już po walce, moi drodzy. Dobra, na szczęście walka łatwo poszło. Albo i nie. A gdzie tam po walce? Dobra.
Okej, jeszcze lecimy z tą babeczką. Dobra. No i teraz trzeba uważać jak tych diabeń skubanych dziadów, no. Ty nie blokujesz. Nie, blokujesz jednak, dobra. Nieważne. Okej. Okay. Najgorzej, że ich się przeskoczyć nie da. To jest przerąbane. Uwaga, uwaga. Dobra, dobra, pięknie. Musimy, wiecie, poczekać aż ten duży zaatakuje i wtedy bez problemu idzie dobić się tego, co leży. Dobra. Tamte życie Andrzej nie ogarnia, także spoko. Kurde, obrywaj. No, jak on blokuje, dziad? No, dobra, teraz. Okej. Okay. Jeszcze raz i chyba będzie po walce, wydaje mi się. Tak, czy nie? Dalej jeszcze, no kurde, jeszcze walczymy. Jeszcze walczymy, nie o takie polskie walczyłem. Dawaj, dawaj księciu, właściwie nie o taką Persję. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie wiem, dobra, spróbuję dziabnąć. Dobra, pięknie. Lecimy, lecimy szybko. Okej, okay. Ej księciu, nie, nie, chciałem tego gościa dziabnąć, ale dobra. Okej, okay. Kurczę, nie do końca o to mi chodziło, ale spoko. Dawaj, dawaj księciu, dobra, poszło. Okej, okay, blokujemy, dobra. Chyba trochę się w walce polepszyłem, wydaje mi się, nie jest tak źle. W sensie, wiecie, nie obrywam już tak tyle, co wcześniej. Wydaje mi się, że... Co jest? Aha, no super. No to bij ją. Ja pierdzielę. Księciuniu, tu! Jaki on jest durny, no patrzcie. No kurde. Nie widzę nic, ta kamera cholerna, gdzie ja jestem? Kurde, obrywaj. Dobra. Dawaj księciu, dziabaj go szybko. Pierdzie, no nie mogę po prostu czasami. No patrzcie. Co się dzieje? No wszedłem w tą kobietę bez skojarzeń. Ja pierdzielę. To wiecie, nie tak wszedłem. Sorry za zbereźnie żart z mojej strony, ale musiałem, to było silniejsze ode mnie. Dobra, przeskoczmy ją. Okej. Okay. Dobra, dziabnijmy. Ja pierdzielę, to jest masakra jakaś. No dobra, chyba się udało. No szkurde, ale dobra, straciłem, patrzcie jak mało zdrowia. Naprawdę się polepszyłem chyba w tej walce. Ale normalnie czasami to jest po prostu niepojęte, co tu się dzieje, dobra. Także pozwólcie, że sobie jeszcze dulnę sobie wodę. Spokojnie, książę, zaraz tą farę znajdziemy, nie stresuj się. Dobra, a powiem jeszcze tylko wam, że postaram się dostarczyć wam dzisiaj dwa odcinki z księcia Persji, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo dzisiaj musiałem trochę komputer czyścić i troszeczkę, tak wiecie, trochę mi to czasu zajęło, ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze nagrać dzisiaj jeden. Dobra. Okej, także zapiszmy sobie. A nie, no, nowy slot. Nowy slot. Nowy odcinek, nowy slot. Dobra. Ale powiem wam, że wiecie co, bardzo liczę na to, że skończymy sobie Piaski Czasu nagrywać przed Spec Ops The Line, bo bardzo bym chciał po Spec Opsie zacząć już nagrywać, moi drodzy, właśnie Duszę Wojownika. A nie zrobię tego, dopóki nie skończymy Piasków Czasu, nie? Dlatego bardzo mi zależy, żeby skończyć tą grę przed. Już do ciebie idę. Jesteś tam? Okej, czyli ona tam jest, tak? Dobra. I dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby skończyć Piaski Czasu przed Spec Opsem. A Spec Ops, moi drodzy, jest to bardzo krótka gra. Dlatego też tak spinam się trochę z tym księciem, nie? Okej. I otworzyło nam się tam przejście, dobra. To dawaj księciu, nie puszczaj się i lecimy. O, tu jeszcze piasek. Dobra. Okej. No także zależy mi na tym, moi drodzy, żeby właśnie jak najszybciej skończyć Piaski Czasu. O kurde, fara ma problemy chyba. Dobra, ona biega jak porąbana, także poradzi sobie spokojnie. My tymczasem... Gdzie nam się to przejście otworzyło? Tutaj. Dobra, dobrze pamiętam? Dobrze. Tego odcinka nie nagrywam już tak z samego rana, więc wiecie, to trochę lepiej myślę niż w poprzednim. Właściwie w dwóch poprzednich. Dobra. O! I mamy nowe źródło piasku. Super. Przyda się na pewno. Pomóż mi! No idę, Fara, spokojnie. Już biegnę. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. Co ci tyle czasu zajęło? Fara, nie irytuj mnie. Ja się zastanawiam, skąd ona dostała pół HP, przecież jej nikt nie atakuje. Dobra. Ja w sumie to jest dobre, siedzimy tutaj. Myślę, że przeciwnik tu się nie dostanie. Albo dobra, może jednak, mimo wszystko, wiecie co? Lepiej wyjdźmy, bo jak zaraz się na nią rzucą. Co jest? Nie, nic nie widzę. Dobra, o to mi chodziło właśnie. Okej, okay, pięknie. Gdzie mamy? Okej. Okay. Może zróbmy jumpa!
ponad tą kobitkę. Dobra, pięknie poszło. Jeszcze kolejny przeciwnik. Oj, coś mi grę ścięło, wybaczcie. A czasami wiecie, czasami każda gra tak masz, tak się z tyłka zatnie. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Tam jest Andrzej. Andrzeja trzeba pierwszego zdjąć, chociaż dobra. Z tym jego blokowaniem to chyba go nie zajmę pierwszego. Au, au, au. Nie o to mi chodziło, księciuniu. Weź się mnie posłuchaj czasami, dobra, szybko, szybko. Okej, pięknie. Aj, kurde. Ciebiemy go, ciebiemy. W ogóle zastanawiam się, jak ja kopię. Bo jakoś, nie wiem, księciuniu jakoś, jakoś mi kopię przeciwników, tylko nie wiem, jak on to robi, tak szczerze. nie czaję. Jakimś klawiszem to chyba robię. Bo spacją? Nie. Pod Q może? Nie. Wow, co ja zrobiłem? Nie do końca o to mi chodziło. Dobra, uwaga, bo oni zaraz będą dziabać farę, będzie niedobrze. Dobra, pięknie. Tylko teraz szybko, szybko, szybko. Trochę w złej kolejności ich dziabłem, ale dobra, udało się chyba. Mamy to. Czyżby koniec walki? Chyba jeszcze nie. A gdzie tam koniec walki, kurde? Chciałoby się. Łe, jak się teleportowała skubana. Dobra, teraz dziabnijmy przynajmniej jedną. No, a drugą w sumie też może spróbujmy, zaryzykujmy, czemu nie. Okej, pięknie. Wow, wow, wow. Dobra, zablokowałem w porę. Okej, księciuniu przeskoczył. Dobra, o to mi chodziło. Kurde, jeszcze ten Andrzej, dobrze. No uważam, uważam, tylko czemu on mi atakuje tą postać, a nie tą drugą, którą ja chcę, no. Z księciuniem czasami naprawdę ciężko się dogadać, powiem wam. Ale jak już się dogadacie, to spoko, to fajna mordeczka z niego, nie? Ale my się strasznie długo bijemy, ja pierdzielę. Walki są strasznie długie w tej grze. Dobra, ale chyba to mamy w końcu, czy nie? Jeszcze kto? No jeszcze kolejne babeczki, ja pierdzielę. Księciuniu, wyjmij broń. Czemu ty, że się schował? Aha, i uderzyłem kolumnę zamiast gościa, super. Dobra, lecimy dalej. Okej, dobra, myślę, że czas na ciabanie. Kurde. Umieraj, wow, ale zablokował skubany. Dobra, przeskoczmy go może. Okej, czas na ciabanie, ciabanko. Dobra. Dawaj, księciuniu, jeszcze, dobrze, 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 okej, ładnie teraz poszło. No i co, czyżby to tyle? Tak. O kurde, jakieś zagadki ze świetlikami, co to jest? Ale pamiętam tą sekwencję, ona akurat była bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Dobra, trzeba było trochę rozkminy, ale ten, ale była fajna, dobra. Spoko, spoko, dobra. U, jakaś wielka wieża, co to było? Dobra, to co, sułtański harem, tak tutaj zapisujemy, dobra. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Moja miłości, proszę, nie zostawiaj mnie. Jak mnie nazwałaś? To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że wiem, jak dotrzeć do wieży świtu. Oczywiście, klepsydra. W porządku. Ale tym razem trzymaj się mnie i bądź czujna. Nie mogę cały dzień cię ścigać. Ale dis. Dobra, to lecimy. Napiję się jeszcze wodę, oczywiście. Dobra, okej. I do miasta którędy? Właściwie, bo tak, tu mamy jakiś guziczek, znaczy guziczek, w sensie te mamy. A, tu jest szczelina dla fary, dobra, rozumiem. Czekajcie. Wysuńmy. Dobra. Paczaj, szczelina dla ciebie. Na co czekasz? Fara. Ja się boję. Co będzie, jeśli wpadnę w kłopoty i będziesz musiał ganiać za mną? Proszę. Masz na myśli, że naprawdę potrzebujesz mojej pomocy? Tak. No cóż, w takim razie. Dubbing jest epicki po prostu. Dobra, super. Okej. Ja się boję. A ty jeszcze wpadnę w kłopoty? Nie mogę. Dobra, moi drodzy, lećmy dalej, teraz czekajcie. Tu nie, dobra. Przez chwilę się spełniałem, że się jej nagrywa. Jeny, dobra, coś chyba źle ustawiłem. Nie, dobrze ustawiłem czy źle, bo kurde, czyściłem tego kompa i jakby też wiecie. Przy okazji czyściłem też programy i tak dalej, to wszystko. Wszelkie pliki, no trochę tam mi się poresetowało kilka rzeczy. W porządku, w porządku. Już fara się tak nie spina i nikogo nie spowalniasz. Dobra, to na samym starcie obróćmy tam.
bo nic innego z tym nie zrobimy. Moment, księciuniu, gdzie ty tak... Ej, stop! Gdzie ty tak idziesz? Czekaj. Tutaj, no właśnie, o to mi chodziło. Musieliśmy wyjść ze złej strony łaźni. Musimy wrócić przez Pałac Królewski. No już dobrze. Znajdźmy jakąś drogę wyjścia. No znajdziemy, tylko te Andrzeje niedobre są. No ale spoko, damy radę. Dobrze, fora, dawaj ich z łuku. O, już padł na glebę, Szybko! Księciuniu! A nie, aha, nie padł! Lol, to gdzie on był? Dobra, uwaga, okej. Słyszę Fara, znaczy widzę, że cię atakuje, spokojnie. Ostrożnie. Ojej, ej, kurde, ten czerwony to jest... Jeju, księciuniu. Czekajcie, bo tego czerwonego mogę chyba... Szybko, dobra, poszło. Tego czerwonego mogę chyba przeskoczyć z tego, co pamiętam, tak, dobra. No całe, kurde, moje szczęście, dobra. Z tym niebieskim jest większy problem, ale dobra, on teraz nie blokuje. Także cipnijmy mu serię kombosów. Okej. Okay. Dobra, ty też nie blokujesz, także lecimy z tobą. Dostań. Ue, uwaga, dobra. Nie o to mi do końca chodziło, ale spoko, w sumie dobrze wyszło. Dobra, mamy to? Czy jeszcze kolejni przyjdą? Przyjdą jeszcze, tylko pytanie, gdzie oni są? Tutaj. No co ty, Fara, nie powiesz, widzę. Au, au, au. No jestem. Au. Dobra. Kurde. Atakujesz mnie? Atakujesz, dobra. Okej. Okay. Mało zdrówka, niedobrze. Księciu, no ciabnij go póki... Pierniczo. Dobra, Fara tam sobie chyba radzi, wydaje mi się. Już na razie ją zostawię. Dobra. Radzisz tam sobie, kobieto? Radzi sobie. Dobra, lecimy z tym jeszcze gościem. A to jest dobre, że ona się jednym zajmuje, a ja drugiego dziabie. To jest dobre. To jest dobry system. Tylko jeszcze, może załatwmy tego gościa ostatecznie. Póki jeszcze też nikogo za mną nie ma. O kurde, no właśnie. Dobra, spoko. Mamy to. Dobra, kurde, księciu, ty się wyrobiłeś chyba w tej walce, mam wrażenie. Jakieś lepsze kombosy wyprowadza. Dobra. Albo ja po prostu lepiej klikam, to tak też może być. Dobra, mamy to chyba. Czy jeszcze nie? A dupa, jeszcze nie mamy tego. Dobra. No, księciuniu, kazałem ci skakać. Dobra, cofnijmy czas, bo ja mam strasznie mało zdrowia. Moment. Aha, no to żem cofnął, dobra. Spoko. Szybko. Dobra. Okej, ostrożnie. Wow, no nie, no aż trzech na mnie. To nie jest przesada jakaś? Dobra, nie wiem, czy to był dobra decyzja to była, ale dobra, jednak się udało. Z fartem, ale jest. Dobra, dziabiemy. Czerwonego zostawmy, czerwony jest słabszy. Zaraz się nim zajmę. Kurde, moment. Dobra. Okej. Pięknie, jaka kontra poszła, tu się, w tej grze się do takiej kontry wyprowadzać. O kurde, ej, to czemu ja nie miałem o tym wcześniej pojęcia? Czemu gra mnie o tym nie poinformowała, halo? Bardzo niedobra gra. Czemu mi to o tym nie powiedzieli? Fara, plecy masz. Dobra, spoko. Zara go zdejmę, luźna bagieta. Jeszcze jakiś został, oczywiście, że jeszcze jakiś został. Nie mogło być tak prosto przecież. No. Dobra, teraz lecimy już z ostatnim, mam nadzieję. Ale kolejni się nie zrespili, więc teoretycznie powinien to być już ostatni, ale zaraz jeszcze zobaczy. Jeszcze nie? Co jest? Halo, księciuniu! Aha, no zbagował się chłop, no super. Kurde, nie widzę nic. Pięta kamera. Dobra. Na spokojnie. Już Fara idę, luzik. No ile się jeszcze będzie respawnować? To nie jest jakaś przesada? Dobra, tego przeskoczmy, może szybko dziabnijmy. Okej. Okay. Kurde. Dobra, ale sami czerwoni są już, także spoko. Jeden tam jakiś niebieski plebs został, to damy radę. Okej, okay. Dawaj, księciuniu, dziaba ich szybko. Słyszałem chyba jeszcze, jak jakiś się zrespił, niedobrze, no właśnie.
Dobra, uwaga, uwaga, okej, teraz mogę dziabnąć. No, jestem ostrożny, Fara, ale mam mało HP, wiesz, generalnie, jakbyś mogła pomóc trochę bardziej. Dobra, jeszcze jakiś się zrespił? Mam nadzieję, że to już koniec, nie tej walki. Dobra, poszło, ja pierdziu. No dobra, moi drodzy, zajmiemy się jeszcze tą zagadką w tym odcinku. Jak widzicie, lustra, nie lustra. Tylko ja bym chciał się wody jakiejś napić. Tu jest coś takiego? W tej kolumnie jest dziwny znak. Wiesz, co oznacza? Nie wiem, Fara, ale zaraz się tym zajmiemy, spokojnie. Dobra, przede wszystkim właśnie mi chodziło o pićku. A druga rzecz, o jaką mi chodziło, to rozwalenie tych cegieł. Wygląda, jakby zaraz miał się zawalić. Czekajcie. No dobra, czyli musimy ewidentnie tutaj zacząć prowadzenie tego promienia. A zapis! Moment, zapis. Zapomniałbym, czekajcie. Gdzie był zapis? Tutaj. Zapiszemy sobie gierkę, może to wiecie, da nam jakąś tam podpowiedź czy coś. Zobaczymy zaraz. Dobra, pokaż mnie. Tu jakieś skakanie, dobra. Parkury, nie parkury, na drabinę. Pamiętasz, to była fajna sekwencja, tylko tutaj trzeba było naprawdę trochę pogłówkować, ale spoko, damy radę bez problemu. Dobra, tak, chcę zapisać. Okej, no chyba tutaj, nie? Na tym slocie. Dobra. Następnym razem zacznę opowiadać. Ja mam nadzieję, że to się nagrywa, bo powiem wam, coś chyba źle poklikałem w programie, nie? Nie boję się trochę, że to się nie nagrywa. Ale mam nadzieję, że tak. No najwyżej nagram drugi raz, no trudno. Dobra, tylko teraz tak. Co ja muszę tu... No bo tak, no mam ten promień, to musi tam stać. Inaczej to nie przejdzie. Tylko teraz tak się zastanawiam, co ja mogę zrobić jakby... Czekajcie, bo tam mamy jedno lustro, ono stoi centralnie na wprost. Kurde, strasznie dużo tych lustr tutaj, ale... Czy ja je mogę odbić w jakieś konkretne miejsce? Moment. Bo jakby tutaj chyba mogę je odbić. Te promienie. Czyli żeby to zrobić, to ja potrzebuję tego lustra na pewno. I to lustro wydaje mi się... No, Fara, nie blokuj. Wydaje mi się, że to lustro odbije... Nie, ono w ogóle nie odbije, źle. Moment, nie tak. Chwila. To lustro potrzebuję, o. O to mi chodziło. Tego potrzebuję i to mi odbije teraz... Czemu to nie odbija w ogóle? Też nie to? God damn it, moment. Może jednak tamto. No i chwila, no bo... Od tamtego... Jakby od tego lustra mi się odbija, to to jest okej. Okay. To jest szczelina. No widzę. Pójdę przodem. Spoko, spoko. Aha, ja dalej tego nie zabiorę, dobra. Powiedziała, to... moja miłości. Wiem, że tak właśnie powiedziała. Nie przyśniło mi się to. Przynajmniej tak mi się wydaje. To całkiem naturalne. Jej królestwo jest podbite. Nic nie ma. Nikogo, kto by jej bronił. Potrzebuje mnie. Widzę to w sposobie, w jaki na mnie patrzy. Muszę tylko sięgnąć i wziąć jej rękę i będzie moja. Czemu ja do siebie gadam? Jestem tu, na górze! Księciuniu, się tak nie podniecaj. Dobra, moment. Teraz jakby... Aha, rozumiem, dobra. Teraz to lustro musi wejść tam, dobra. I ono musi odbijać mi światło tutaj. Tylko w uno momento, bo w takim razie to światło musi iść inaczej. Dobrze jest? Nie widzę, chyba jeszcze nie. Kurde, nie widzę, goddammit. Teraz to muszę przesunąć. Okej, weszło? Nie, jeszcze nie. Dobra, mamy to. Okej, no i coś tu się wydarzyło. Zobaczmy, coś się przesunęło. Tam coś, jakiś promień. No dobrze, tylko co ja teraz mam zrobić? Bo wydaje mi się, że teraz musimy chyba sobie... jeszcze lepszy miecz. Zarąbiście. Tylko teraz pytanie, czekajcie, bo chyba jedyna wspinaczka, jaką mamy, to jest tutaj, prawda? Tu się zaczyna. Proszę bardzo. Księciu, nie o to mi chodzi. Aha, nie, on mi tak chyba nie przejdzie. Kurde, to gdzie tu jest jakaś wspinaczka? Widziałem gdzieś drabinę jakąś tutaj. No bo ewidentnie teraz musimy się wspiąć do góry. Aha, dobra, to drabina mi za wiele nie dała. Moment.
Ja tak naprawdę tak dawno w co nie grałem, w ogóle nie pamiętam, jak to się robi, te wszystkie rzeczy. Ej, no ale to ewidencja, ja muszę tędy iść. No jak mam to inaczej ogarnąć? Kurczę. To musi być tutaj. Tylko, że jak tak zrobię, to mi księciu nie skoczy naprzeciwko. Widzicie? Nie działa to tak. No bo tam na pewno nic nie zrobię. No mówię, tak to nie zadziała. Kurde. Mogę teoretycznie... Co ja mam potem wejść po prostu? Nie wiem, to się wydaje trochę głupie, ale... Najbezki to ja chyba mam po tym wejść. Tak, no. Tylko nie tędy, tylko teraz tutaj. Dobra, dobra, mamy to, mamy to. Okej. Dobra, doskoczymy tam? Dobra, mamy to. Ja pierdzielę, nie o to mi w ogóle chodziło. Myślałem, że księciu mi tam doskoczy, ale nie, dobra, dobra. Czyli nie w ten sposób, okej, nie w ten sposób. Czyli ewidentnie tu musimy pobiec po ścianie w takim razie. Dobra. Okej, kurde, już naprawdę tak się powiem, nie mogę doczekać grania w tą duszę wojownika, która już jest naprawdę milion razy lepsza od tych piasków czasu, przynajmniej dla mnie. W tej biblioteczce jest coś dziwnego. Ale co masz dziwnego, Fara? Uuu. A, okej, to mamy... Taki sam znak jak na kolumnie. Zostań tam, przyjdę do ciebie. No dobra, mam tu guzik, ale... Momencik, bo ja potrzebuję lustro obrócić. Nie ma sensu przestawianie luster, nie ma promienia światła. Ja to widzę. No. Dobra, Fara, spokojnie, tak? Ja to sobie tylko ustawiam na przyszłość, nie irytuj się tam. A, teraz akurat mi się to schowało, no goddammit. Moment. Dobra. Chyba teraz muszę od ściany do ściany pobiegać. Okej, teraz co? Tutaj, okej. O kurde, to będzie przerąbane! Wow, dobra, mamy to. Lecimy dalej. O, shit. Okej, może na początek weźmy sobie piasek. Takie, wiecie, luźniejsze jakieś aktywności. W ten sposób? Tak, dobra, mamy to. Ok, teraz byle, żeby się nie spierdzielić na dół, bo to będzie najgorsze. Dobra, dobra, mówię, ta zagadka jest spoko, tylko ona... Właśnie... Nie, nie! Spadł was. Chyba muszę zejść na dół generalnie, co? Tak mi się wydaje, czekajcie. W takim razie spuśćmy się, bez skojarzeń. No jakieś same zbraźne żarty w tym odcinku zapadają. No kurde! Spadł, wanie toperki! Jeszcze? Będą się gromadzić? Jeszcze. Dobra, teraz już chyba powinny odlecieć. Okej, o kurde, jak to teraz ogarnąć? Czekajcie. Teraz. Nie, ta kamera. Dobra, i tu mogę rozwalić ścianę. To chyba sekret kolejny, co? Dokładnie, okej, czyli tu nie, jakby nie miałem chyba przejścia, ale dobra. W takim razie weźmy sobie sekrecik. Okej, jesteśmy gdzieś dalej, to się nagrywa, jeny. Jak to się nie nagrywa, to ja się załamie psychicznie chyba, nie? Tyle żeśmy zrobili. Nie no, mam nadzieję, że jest w porządku, kurde. Tak jak mówię, coś... Źle mi coś tutaj programik pokazuje, inaczej niż zawsze i to jest niedobre. Ale dobra, mam nadzieję, że będzie w porządku, no pokazuje... Nie, nie wiem, już dobra, nieważne. Nieważne, miejmy nadzieję, że zadziała tak jak myślę. Dobra. Okej, mamy zdrówko. Z tego co pamiętam, to już jest maksymalny poziom zdrowia. Nie, tego tak nie zrobię. Co ja z tym kryształem zrobić? Ej, what? No moment. No jestem tutaj i co w związku z tym? Nie wiem, coś na dół? Nie. Ale co ja mam zrobić z tym kryształem? Co ja mam z tym zrobić? Nie czaję. No moment, no przeszedłem gdzieś dalej. Chyba, że teraz... Nie, ja tędy nie przebiegnę. Tam na dół nie ma sensu chyba schodzić. To gdzie? Aha, ja w ogóle tam mam iść, dobra. Okej, czyli tu faktycznie był...
Tylko sekret... Aj, shit, źle. Nie tak. Czekajcie, bo te piły są chyba... O właśnie, te piły są dłuższe na dole. Dobra, dobra, dobra. Czyli musimy poczekać, aż będzie na odwrót. Okej, okay, dobra, teraz. Zobaczcie, ja tu miałem przejść. O, w tą stronę. Dobra. O kurde. O kurde. Ue! Dobra. Jestem dalej na luzaku, na luzaku. Okej, okay, mam ten promień. Skąd się bierze ta poświata? Nie wiem, księciu, mnie to jest chyba mało istotne w tym momencie, wydaje mi się. Ja to światło potrzebuję. Gdzie ja to światło właśnie potrzebuję? To jest dobre pytanie. No tam nie. No tu ewidentnie też nie. No to ewidentnie ono jest potrzebne tutaj. Oho, dobra. Rozumiem aluzję. Okej. Okay. To co, w takim razie tędy lecimy? Chyba tak, dobra. Okej, okay, tędy, cyk, fuch. Dobra. Także dawaj, księciu, do góry skaczemy. Do góry powiedziałem. Dobra, to może inaczej. Może ja się w takim razie puszczę. O, i zrobimy w ten sposób. Dobra. Kurde, no hardkorowo się robi. Leszek hardcore XL normalnie. Wow! Dobra. No nie, no. Te cholerne nietoperki. Nie, nie, nie ma sensu i z mieczem wyciągniętym. Bez sensu to jest. Dziabnę je kiedyś? Halo, podlecicie do mnie? Dobra, dawaj, księciu, lecimy, 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 lecimy. Ha, 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 przechytrzymy was. O kurde, tego. Jakiż pożytek z rozsądku wobec potęgi miłości? Miłość jest życiem. Jeśli więc żyć pragniesz, z miłości umieraj. Z miłości umieraj, by żywym pozostać. A co to ma znaczyć? Pomyślałam, że ci się to spodoba. Jeśli chcesz się na coś przydać, spróbuj znaleźć księgę, która powie nam, jak się stąd wydostać. Nie o taką grę mi chodzi. Gra? Ona myśli, że to jest gra? Nie mogę z tych dialogów. Dobra, coś chyba zrobiłem. Zostań tam, przyjdę do ciebie. A, i teraz ten promień poleciał na dół, patrzcie. Dobra, rozumiem. O, i teraz wajcha jest tam aktywna od razu, no i gitara. No dobrze, tylko teraz pytanie, mogę się ruszyć? Mogę. Teraz pytanie, czy ja mogę... Okej, okay, chyba możemy zjeść sobie po tych gzymsach tutaj po prostu. Wydaje mi się. Tak, tak, tak mogę zrobić, halo? No tak to na pewno nie, moment. Chyba w takim razie inaczej. Dobra, ja muszę jakoś tak spaść, żeby spaść na tą platformę. Wait a minute, jak ja mam to zrobić? Ej, moment, no przecież tak to nie zadziała. Ej, co jest? Moment. No przecież tak to ja tam nie przeskoczę. Nie, muszę chyba się dostać w ogóle na drugą stronę. Muszę się dostać tutaj. I dopiero stąd przeskoczyć tam dalej. Dobra, czekajcie. No bez kitu. I dopiero teraz mogę tak skakać, dobra. Ja pierniczę, jakie to jest complicated normalnie. Co teraz? Był no... tam jeszcze jeden znak. Pamiętasz? W głównej sali. Co? No, ale ja miałem tu przyjść, tak? I co? Czy ja coś zgliczowałem? Czy mi się wydaje? Nie no, przecież... Moment, mamy tu jakąś linę. Okej, okay, jakby gra mi coś chyba sugeruje. Czekajcie. W porządku, nie przeszkadzaj sobie, przeczytam coś sobie. Gra mi coś sugeruje, że chyba mam się udać tędy. Dobra, może trochę niżej się spójrzmy na tej linie. Ja na jaki długi odcinek znowu wyjdzie, wybaczcie. No, no chciałbym jednak, wiecie, od save pointa do save pointa. Dobra. Okej. Okay. I chyba teraz po tej drabinie, tak? Ja pierdzielę. Normalnie kompilacione eins, dobra. Teraz chwila, do góry. Okej. Okay.
Dobra, kurczę. Ja bym chciał jakiś save point już naprawdę, żeby przejść gdzieś dalej. Dobra, mamy tu lustro. I tu jeszcze mamy ścianę do rozbicia. No co jest? Okej, okay. I zobaczę, co ta wajcha mi zrobi. Aha. Czyli ja muszę w takim razie to lustro ewidentnie przetransportować na drugą stronę tam, dobra. Okej, okay. Łoż ty kurde. Księciuniu, słuchaj się mnie. Dobra. Jeszcze jak to się nie nagrywa, to ja się zastrzelę chyba, nie? No mam nadzieję, że się nagrywa mimo wszystko. No dobra, tylko moment, no teraz mam ten mostek. Teraz chwila, bo ja sobie ustawiam to. No i wait, what? Ale to... Czekajcie, po jaką cholerę mi to lustro jest? Tam nie ma nic więcej? Moment. Nie, a, no właśnie. To jest jeszcze jedna ściana. Aha, proszę bardzo. Dobra. Czyli my musimy teraz promień dostarczyć do tego reflektora, tak? Czyli... Poczekajcie, czyli teraz ja muszę to lustro zabrać. O kurde. Albo i nie? Moment. O kurczę, życie się komplikuje, powiem wam, w tej grze coraz bardziej, naprawdę. Wydaje mi się, że ja teraz muszę to lustro dostarczyć tam. Żeby od tamtego się odbijało. Dobra, jest. I teraz muszę to przesunąć, no, dosłownie milimetr. Dobra, poszło, mamy coś. Okej, dobra, no jakoś idziemy, tak? Jest jakiś progres. Dobra. Więc co, pewnie teraz będę musiał tam przejść, zakładam. Otworzyłeś wrota! Tu skakusiamy. Okej, okay, mamy otwarte przejście, dobra. To teraz trzeba, moi drodzy, jakoś stąd wrócić. Ale podejrzewam, że musimy się właśnie udać teraz w tą stronę. Kurde, jakbym ja coś tu jeszcze widział. No nie widzę tu nic, kurde. Moment. Księciuniu. Dobra, dzięki. Dzięki mordeczko. Nie, no, naprawdę, czasami to sterowali, moi drodzy, to jest masakra. Mam nadzieję, że ja nie przymulam na tej serii. Mam wrażenie, że trochę przymulam. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Bądź ostrożny. Bądź ostrożny. Ja pierdzielę. Dobra, moment. Czyli my musimy nie tutaj zeskoczyć, tylko tutaj zeskoczyć. O. Dobra. O, i gitara. Okej. Okay. Mamy lepszą broń, oh yeah, pewnie najlepsza broń w grze. Dobra, super. To mi się podoba. Tak, księciuniu, pomachaj sobie chwilę oczywiście. No i zarąbiście. Teraz to mamy, kurde, giwer. Znaczy giwer. Miecz, chciałem powiedzieć. I co teraz? Okej. Okay. To biegniemy szybko do przejścia, dawaj Fara, biegnij! Bo zaraz się zamknie! No idę, jednak ona mnie pogania, jak ta kobieta mnie irytuje. Dobra, jesteśmy, udało się, jest! Dobrze, zagadka rozwiązana. To się szanuje, to się szanuje. Dobra. To co, moi drodzy, ruszamy teraz tędy. I miejmy nadzieję, że trafimy na jakiegoś save pointa, bo chciałbym już zapisać sobie stan gry. Bo w tym odcinku zrobiliśmy już naprawdę dużo. No fucking way. A tu jeszcze walka. O kurde. Ja pierdzie... Ej, dajcie zapis! Przecież tego już za dużo! Jeny, moment. Tu był chyba zapis tego, co pamiętam po tej walce. Dobra. No to walka to jeszcze potrwa z 1000 lat. W moim wykonaniu. Dobra, tak, widzę tego Andrzeja, no spoko. I widzę drugiego Andrzeja, prawie dziabnął swojego kolegę. Ło, wow, trzy strzały, pięknie. Dobra. Okej, okay, pięknie. Dawaj go, księciuniu. Au, au, au. Kurde. No. Dajcie zablokować. No nie wierzę. No nie wierzę, no. Come on, no. Ale czy... Czy ja mogę... Nie, mogę się ruszyć jakkolwiek. Byłoby miło. Już straciłem całe zdrowie, nie? Dobra, ale... Przynajmniej swojego kolegę zrzucił. Okej. Okay, ciapnijmy. Dobra, a ta Fara by mogła naprawdę bardziej też pomagać, powiem wam. Ona niby strzela z tego łuku, ale coś tak nie do końca. Okej.
Dobra, dziabnijmy, spróbujmy przynajmniej. Okej. Dobra, teraz fala pomogła, bo inaczej by mnie dziabnął ten koleś. Dobrze, dobrze. Okej. Dobra, lecimy szybko. Szybko, szybko księć. Aj, kurde, nie zdążyłem. Dobra, teraz lecimy szybko z tym. Aż powiem, że wiecie, twórcy nam dali tutaj walkę, żeby sobie przetestować tę nową broń, nie? Dobra, ciabnijmy go. Okej. Uwaga, uwaga. Dobra, ale kurde, nie ukrywam, że chciałbym już skończyć, serio, bo strasznie się nam przedłużyło. Co jest? Ja ta kamera, nie mogę z tym, to jest parodia czasami, naprawdę. Dobra. No jestem, bo kurde, jakbym chciał tu jeszcze coś widzieć tak w miarę dobrze. Dobra. Szybko, szybko. Nie, nic nie widzę, kurde. Nie widzę, czy on mnie atakuje, czy nie. Dobra, księciu mi, dawaj go, dawaj go. Okej, czekam, aż ten mnie dziabnie, dobra. Powiedzcie, że to już koniec walki. Naprawdę chciałem punkt zapisu jakiś, bo strasznie dużo żeśmy już zrobili i chciałem sobie zapisać gierkę bardzo. Dobra, sorry, że tak tyle o tym gadam, ale wiecie, że nie lubię wam przedłużać filmików. Dobra, jest, mamy punkt zapisu tam, dobra. Okej, także zaraz sobie tam pójdziemy. Coraz dłuższe te odcinki z księciunia. Dobra, to ruszamy na górę, moi drodzy. Musi być jakiś sposób, żeby to poszło w górę. Poszukaj jakiegoś przycisku. Skąd ci przyszło do głowy? Nie... Dobra, dobra, Fara, słuchaj, ten dialog już sobie podejmiemy następnym razem. Dobra, także obejrzyjmy sobie scenkę. Dobra, znowu skakanie, kurde, kręcenie korbą. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Te bujanie się, dobra. Wajchy, zjeżdżanie po belce, biegnięcie. O kurde, oj, księciuniu umarł. O kurde, no to będzie grubo, coś czuję. Dobra, moi drodzy, mamy 71% gry. Myślę, że tu sobie już odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się być może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Prince of Persia Piaski Czasu. Na razie!